Na Mazury wiosna przybywa zwykle późno. Jej nadejście zapowiadają stada wędrownych żurawi i dzikich gęsi, ale prawdziwą wiosnę przynosi dopiero bocian. Przynosi klucze, którymi otwiera ziemię, by wypuścić roślinę. Bo tak naprawdę bocian to Mazur. Mówią, że dawno temu, kiedy to święci jeszcze po ziemi chodzili, a tylko w sprawach służbowych i w niedzielę w niebie siedzieli, przyszedł święty Piotr do Wojtka Bociana, rybaka znad jeziora Kalwa koło Pasymia, i mówi: weź, Wojtuś, worek, wypłyń na głęboką wodę i utop. Rzucił rybak worek do łódki, a w worku coś syczy, skrzeczy, piszczy. Z ciekawości rozwiązał. W mgnieniu oka zaczęły czmychać gadziny, ropuchy, żmije i jeszcze gorsze stwory. A wtedy z niebios przemówił święty Piotr, który to wszystko widział, bo nie był jeszcze ślepy i głuchy jak teraz. Za nieposłuszeństwo, za karę, cały ród bocianów ma wyzbierać wypuszczone plugastwo, a żeby wam łatwiej było, zamieniam was w ptaki. Nawet będąc ptakiem, Mazur pozostaje Mazurem. Towarzyski, ale za nic swego nie odda. A na to przymknijmy oko. Sąsiada akurat nie było, zresztą i tak nie wiadomo, czy gniazdo jest wolne, czy zajęte. Wszystkie gniazda, szczególnie te położone atrakcyjnie, wysoko i z dobrym dolotem, zajęte. Teraz okres zniesień, później ponad miesiąc nudnego wysiadywania. W łąkach pełno żeru, żaby, owady, myszy, czasem ptasie jajka i pisklęta.
bocianim sąsiadom, z dziupli starej wierzby narodziły się pisklęta. Tak, tak. Te stwory to bocianięta. Rodziców przypominają tylko dlatego, że klekocą, a przynajmniej próbują. A klekot to bociani znak rozpoznawczy, oznaka dobrego zdrowia. Słabe, chore piskle nie klekoce i natychmiast jest wyrzucane z gniazda. Sianokosy to pracowity okres. Łąki pełne żerujących bocianów i kosiarzy. Powiadają, że jak bociek patyk do gniazda niesie, to na pogodę. A jeśli z kawałkiem darni leci, zła wróżba, tydzień ulewy. Co tam, bocianie wróżby? W czas sianokosów na Mazurach deszcze padają zawsze, a to za sprawą świętego Piotra. Włodarz niebieski z przykazania Pana Boga miał deszcz zsyłać, jak ludzie będą prosić. Usłyszał, jak będą kosić i pilnuje, aby dżdżu za mało nie było. Po deszczu, nawet długotrwałym, zawsze pojawia się słońce. Zajrzyjmy do bocianich gniazd. Część z nich niestety pusta. Zginęły bocianięta mimo starannej opieki rodziców. Nie wytrzymały wilgoci, chłodu i głodu. Najczęściej zdarza się to parom młodym, niedoświadczonym. Po obfitych deszczach wylewają strumienie i rzeczki.
a na rozlewiskach pokarmu w bród. Gniazdo jest przez cały czas pilnowane przez jednego z rodziców. Każdy nieznajomy kręcący się w pobliżu może wzbudzić złość. Przy obfitości pokarmu pisklęta rosną jak na drożdżach, z dnia na dzień większe i większe, ale nie potrafią jeszcze stanąć na własnych nogach. Stare gniazda, liczące lat kilkadziesiąt, ważą okropnie dużo i strasznie obciążają konstrukcję dachu, ale bocianiego gniazda nie można zwalać. Posłuchajcie, w tej mazurskiej wsi przeszkadzały księdzu trzy bocianie gniazda, więc je zimą strącił wspólnie z kominiarzem. Z wiosną na kościele klekotało 20 par bocianich. I po co to było dobrodziejowi, przecież w czas procesji i tak pod baldachimem chodzi. Nocą też nie ustaje bocianie czuwanie. Trzeba strzec przed kuną hasającą po dachach, przed sosunami i utopcami z pobliskich bagien i kłobukiem, największym psotnikiem na mazurskiej wsi. Bociankom wyrastają pióra, ale daleko im do urody prawdziwego ptaka. Czarne dzioby, pisklęce zachowanie i stałe czuwanie jednego z rodziców. Wreszcie po raz pierwszy można stanąć na własnych, wyprostowanych nogach. Od tej chwili rodzice bez przerwy buszują po polach i łąkach w pogoni za pokarmem. Pierwszy wiatr w skrzydła. Pierwsze sekundy w powietrzu. Pierwsze samodzielne loty.
życiu młodych bocianów istnieją teraz dwie rzeczy: latanie i pilnowanie rodzinnego gniazda, bo tylko na nim odbywa się karmienie. Kto nie zrobił postępów w lataniu, o strawę walczy z kogutem. Pójdźcie rządź, pójdźcie rządź! Wydzierają się przepiórki. Żniwa. Czas samodzielności młodych bocianów. Pierwsze polowania, pierwsze doświadczenia. Udeptane gniazdo już niczemu nie służy. Z końcem sierpnia na polach i łąkach coraz większe zgrupowanie ptaków. Bocianie sejmy. Debatują, jak polecą, kędy debatują, choć jak zwykle w sejmie nic nowego nie uradzą. Polecą tak samo, jak latają od stuleci szlakiem przez Bosfor, Egipt, Zarównik do Czarnej Afryki. Zanim odlecą, jeszcze raz spróbują wzbić się w niebo, aby przypomnieć Najwyższemu o swojej krzywdzie i prosić Go o łaskę, o to, aby przywrócił im ludzką postać. Bezskutecznie. Nie wiadomo, czy to prądy powietrzne są za słabe, czy niebo za wysoko. A więc do zobaczenia na mazurskim dachu z czerwonej dachówki. Tylko nie zapomnijcie przynieść wiosny.